Mistrzostw Polski na Żużlu, niedziela 10 kwietnia 2005 roku. Mecz pomiędzy Budleksem Polonią Bydgoszcz i Złomreksem Włókniarzem Częstochowa. Goście przyjechali do Bydgoszczy w następującym składzie. Z jedynką zobaczymy Ryana Sullivana, dwójkę ma Sławomir Drabik, trójkę Sebastian Łamek, czwórkę Grzegorz Walasek, piątkę Runę Holta, z numerem szóstym Mateusz Szczepaniak, z numerem siódmym Michał Ciura. Gospodarze to z dziewiątką Andreas Jonsson, z dziesiątką Michał Robacki, jedenastka Jacek Krzyżaniak, z numerem dwunastym Robert Sawina, z trzynastką Piotr Protasiewicz, z czternastką Krzysztof Buczkowski i z piętnastką Krzysztof Klecha. Choć to druga runda, jest to inauguracja drużynowych rozgrywek żużlowych w Bydgoszczy. Mecz pierwszej rundy został przełożony na inny termin. Przed tym spotkaniem dzisiejszym minutą ciszy uczczono pamięć Ojca Świętego i dziś właśnie te dwa zespoły wymienione przede mną przed chwilą zainaugurują na torze bydgoskim rozgrywki drużynowe na żużlu. W pierwszym biegu dzisiejszych zawodów zobaczymy nadzieję polskiego speedwaya w osobach Mateusza Szczepaniaka w kasku żółtym, Michała Ciury w białym, Krzysztofa Buczkowskiego w czerwonym i Krystiana Klechy w niebieskim. Wystartowali, zostali bydgoszczanie. Nieco na starcie Mateusz Szczepaniak pierwszy, teraz pod ramię wszedł Michał Ciura na moment Krzysztofowi Buczkowskiemu, bo ten już jest na drugiej pozycji. Teraz o trzecie miejsce walczy Krystian Klecha bliżej wewnętrznej krawędzi toru. Na razie wyścig układa się remisowo. Bardzo dobrze wystartował Szczepaniak, ale cały czas w kontakcie z nim jest Krzysztof Buczkowski. Na tym wirażu będzie atakował Buczkowski. Próbował po zewnętrznej, ale bardzo umiejętnie broni się młodszy z braci Szczepaniaków, cały czas na prowadzeniu żużlowiec Złomreksu Włókniarza Częstochowa. Jeszcze jedna szansa dla Buczkowskiego. Jednak i tym razem bez powodzenia ten atak. Dołączył do tej uciekającej dwójki Krystian Klecha, nieco z tyłu Ciura. I on chyba punktu nie zdobędzie, ale cały czas Krzysztof Buczkowski ma nadzieję na zwycięstwo w tym biegu, jednak za szybko pojechał Szczepaniak, on przywozi trzy punkty. Na drugim miejscu Buczkowski, na trzecim Krystian Klecha i na czwartym Michał Ciura. Bardzo silna obsada na wyścigu drugiego, Ryan Sullivan w kasku żółtym, Sławomir Grabik w białym, to para gości oraz Andreas Jonsson w kasku czerwonym i Michał Robacki w niebieskim. Wystartowali, dobry start Sullivana, nieco z tyłu gospodarze. Sławomir Grabik teraz przechodzi na prowadzenie, powrócił do swojego macierzystego klubu Sławomir Drabik. Z jego udziałem zespół Złomreksu Włókniarza zamierza w tym roku zdetronizować Unię Tarnów. No, bydgoszczanie słabiej niż można było się spodziewać, zwłaszcza jeśli chodzi o Andreasa Jonssona. To lider bydgoskiego zespołu na razie z dużą stratą do uciekających częstochowian. Sławomir Drabik, Ryan Sullivan, Andreas Jonsson i Michał Robacki. No, zanosi się na podwójne zwycięstwo pary gości. Te różnice między zawodnikami nie zmieniają się. Cały czas z przewagą kilku metrów na drugim miejscu Ryan Sullivan. Tak więc 5-1 w biegu drugim. Pierwszy Sławomir Drabik, drugi Ryan Sullivan, trzeci Andreas Jonsson i czwarty Michał Robacki. Po dwóch wyścigach 8-4 prowadzą goście, a przed nami wyścig trzeci. Sebastian Łamek w kasku żółtym, Grzegorz Walasek w białym, Jacek Krzyżaniak w czerwonym i Robert Sawina w niebieskim. Na razie więcej do powiedzenia mają żużlowcy Włókniarza z Womreksu. Teraz niemal w tym samym momencie wystartowali, ale ponownie goście na prowadzeniu, próbuje się tam włączyć do walki. Jacek Krzyżaniak jest na drugim miejscu, proszę Państwa. Bardzo groźny wypadek. Wydawało mi się, że Jacek Krzyżaniak uderzył w koło motocykla Sebastiana Łamka. Obaj żużlowcy w tej chwili leżą na torze. No i jak zwykle w takich momentach wyrażam nadzieję, że nic groźnego się im nie przytrafiło, chociaż sam upadek wyglądał makabrycznie.
W powtórce biegu trzeciego zwyciężył Grzegorz Walasek przed Robertem Sawiną i Michałem Ciurą, który zastępował niezdolnego do jazdy Sebastiana Ułamka. Jacek Krzyżaniak jako sprawca przerwania wyścigu został przez sędziego Marka Smyłę wykluczony. 4-2 dla gości i 12-6 po trzech wyścigach. Rune Holta w kasku żółtym, Mateusz Szczepaniak w białym, Piotr Protasiewicz w czerwonym i Krzysztof Buczkowski w niebieskim. 12-6 prowadzą żużlowcy z Łomreksu Włókniarza Częstochowa. Blisko siebie Holta i Protasiewicz. Został nieco na starcie Piotr Protasiewicz. Teraz będzie próbował od wewnętrznej zaatakować Norwega z polskim paszportem, ale jednak częstochowianin na prowadzeniu. Piotr Protasiewicz poczekał sekundę na swojego partnera Krzysztofa Buczkowskiego, który w tej chwili przedziera się na trzecią pozycję. Tak jest, wiezie jeden punkt. Na czwartym miejscu Mateusz Szczepaniak. Bardzo dobry start Rune Holty, który wielokrotnie pokazywał na bydgoskim torze, jak można tutaj jechać i zwyciężać. Piotr Protasiewicz cały czas w pogoni za Runę Holtą. Krzysztof Buczkowski, nabytek od tego sezonu Budleksu Polonii Bydgoszcz, na trzeciej pozycji i coraz bliżej niego Mateusz Szczepaniak. Bardzo daleko odjechał Runę Holta Protasiewiczowi. Zanosi się na remis w wyścigu czwartym, ale poczekajmy. Jeszcze pół okrążenia. Ogromną przewagę ma Runę Holta. Powtarzam to po raz kolejny. Przywozi 3 punkty Piotr Protasiewicz, 2, 1 punkt dla Buczkowskiego i bez punktu Mateusz Szczepaniak. Bieg remisowy 3-3. Przed nami wyścig piąty. 15-9 prowadzą goście. W kasku żółtym Ryan Sullivan, w białym Sławomir Drabik, w niebieskim Robert Sawina. Jacka Krzyżaniaka jako rezerwa taktyczna zastępuje Andreas Jonsson. Pojedzie w kasku czerwonym. W pierwszym starcie Jonssona jego motocykl nie sprawował się tak, jak powinien. Teraz też widać, że ma kłopoty z motocyklem. Lider bydgoskiego zespołu i goście prowadzą podwójnie. Robert Sawina atakuje od wewnętrznej. Bardzo szybko jedzie Robert Sawina, dla którego ten sezon ma być takim przełomem po kilku latach posuchy. Nie najlepszej dyspozycji na torach. Robert Sawina troszeczkę skontrował motocykl nie tak, jak sobie pewnie życzył. Cały czas w kontakcie z Ryanem Sullivanem, który broni drugiej pozycji. A Andreas Jonsson ponownie bardzo słabo, daleko za trójką uciekających żużlowców. Cały czas z nadzieją na 2 punkty Robert Sawina. Pasjonująca walka żużlowca Budleksu Polonii. Ryan Sullivan jednak mądrze się broni. Teraz ostatnia szansa dla Roberta Sawiny. Czy da radę? Nie. 5-1. Pierwszy Sławomir Drabik, drugi Ryan Sullivan, trzeci Robert Sawina, a na zdefektowanym motocyklu na murawę zjechał Andreas Jonsson i wyścigu nie ukończył. W biegu szóstym Sebastiana Ułamka zastąpił Michał Ciura, pojechał w kasku żółtym. Jego partnerem był Grzegorz Walasek w kasku białym. Krzysztofa Buczkowskiego zastępował jako rezerwa taktyczna Krystian Klecha, a w kasku czerwonym z trzeciej pozycji wystrzelił na prowadzenie Piotr Protasiewicz, który wygrał w tym wyścigu przed Grzegorzem Walaskiem, Krystianem Klechą i Michałem Ciurą. 4-2, pierwsze zwycięstwo biegowe pary bydgoskiej. 22-14 prowadzą włókniarze. Przed nami wyścig siódmy. Rune Holta w kasku żółtym, Mateusz Szczepaniak w kasku białym, Andreas Jonsson w czerwonym i Michał Robacki w niebieskim. No nie ma szczęścia do motocykli dzisiaj Andreas Jonsson. Jeden punkt i defekt w drugim starcie. Teraz także widać, że ze startu nie najlepiej ten motocykl wystrzelił, ale jest Jonsson na drugiej pozycji i na trzecią przedostaje się Michał Robacki, który niezdecydowanie Mateusza Szczepaniaka wykorzystał bezlitośnie. Naprowadzi Rune Holta Andreas Jonsson. Zbliża się na prostej do swojego rywala. Teraz atak po zewnętrznej. Czy przejdzie bliżej wewnętrznej części krawężnika? Odjechał na zewnętrzne toru Rune Holta i jest już Andreas Jonsson, ale ten sam manewr zastosował ponownie Rune Holta i jeszcze jeden atak Andreasa Jonssona. Czy zmieści się przy krawężniku? Odjechał na zewnętrzne toru Norweg z polskim paszportem. Ponownie Andreas Jonsson na prowadzeniu, ale
teraz bardzo blisko siebie, spychany na zewnętrze toru Rune Holta, jednak o długość motocykla szybciej. No i teraz czekamy na odpowiedź Andreasa Jonssona. Nikt nie patrzy na to, co się dzieje na trzecim i czwartym miejscu. Jednak Holta pierwszy. Wspaniały wyścig dwóch znakomitych żużlowców. Na drugim miejscu Andreas Jonsson, na trzecim Michał Robacki, na czwartym Mateusz Szczepaniak. W biegu ósmym zobaczymy niepokonaną jak do tej pory parę z Womrexu. Grabik w kasku białym, Sullivan w żółtym oraz Protasiewicza w kasku czerwonym, Krzysztofa Buczkowskiego w niebieskim. Protasiewicz jest jedynym bydgoszczaninem, który zanotował na swoim koncie indywidualne zwycięstwo. Teraz Protasiewicz na prowadzeniu, próbują się tam przecisnąć i Sullivan, i teraz Drabik, jakże piekielnie szybko ma maszynę Sławomir Drabik. No i dwa zwycięstwa w dzisiejszym meczu indywidualne. Znakomita dyspozycja tego żużlowca. Piotr Protasiewicz jest na drugim miejscu, na trzecim Ryan Sullivan, na czwartym Krzysztof Buczkowski. Bardzo szybko jedzie Drabik, zyskuje kilkunastometrową przewagę nad Piotrem Protasiewiczem. Wspaniały żużlowiec, nienaganna jazda, no i bardzo szybki motocykl. Piotr Protasiewicz nie może być pewny drugiej pozycji, cały czas atakuje Ryan Sullivan. Troszeczkę też do Sullivana zbliżył się Krzysztof Buczkowski. No i wygląda na zwycięstwo kolejne już żużlowców z Womrexu. Sławomir Drabik i jeszcze jeden atak Piotra Protasiewicza. Zbliżył się, ale nie na tyle, aby prześcignąć rywala. Protasiewicz 2 punkty, 1 punkt dla Sullivana, bez punktu Buczkowski. 29-19, przed nami bieg 10 i dwie zmiany taktyczne. Michał Ciura za Sebastiana Łamka w kasku żółtym i Piotr Protasiewicz za Michała Robackiego w kasku niebieskim. A partnerują im Andreas Jonsson w czerwonym, Grzegorz Walasek w białym. I na prowadzeniu Piotr Protasiewicz, teraz przeciska się do przodu Andreas Jonsson, jest już trzeci. I jeszcze jeden atak po zewnętrznej na pozycję Grzegorza Walaska. Bardzo szeroko jedzie Szwed, nabiera prędkości. Cały czas po zewnętrznej krawędzi toru. Piotr Protasiewicz zwalnia nieco tempo tego wyścigu, czekając na Andreasa Jonssona, i znakomitym atakiem popisał się Jonsson właśnie przed momentem. I bydgoszczanie prowadzą na 5-1. Teraz z pewnością pojadą parowo, ale Grzegorz Walasek nie zamierza tutaj odpuszczać. Michał Ciura na czwartej pozycji. Dwaj bydgoszczanie już jakby uspokojeni. Bliżej krawężnika Piotr Protasiewicz przepuścił Andreasa Jonssona do przodu i będzie zajmował się właśnie ochroną tego miejsca przy krawężniku. Grzegorz Walasek na trzeciej pozycji i to, proszę Państwa, pierwsze podwójne zwycięstwo pary bydgoskiej. Andreas Jonsson na pierwszym miejscu, na drugim Piotr Protasiewicz, na trzecim Grzegorz Walasek, na czwartym Michał Ciura. Przewaga gości stopniała do 6 punktów, 30-24. Przed nami wyścig 10. Mateusz Szczepaniak w kasku białym, Rune Holta w żółtym, Jacek Krzyżaniak w czerwonym i Robert Sawina w niebieskim. Do tej pory Jacek Krzyżaniak jeszcze punktu nie zdobył. Startował tylko raz, był z tego wyścigu wykluczony za spowodowanie upadku Sebastiana Łamka. No i zamknięci bydgoszczanie, teraz przyciska się do przodu i Jacek Krzyżaniak i Robert Sawina. Ale Rune Holta jest dzisiaj w znakomitej formie. Prowadzi z dużą przewagą. Jacek Krzyżaniak jest drugi, Robert Sawina trzeci i Mateusz Szczepaniak na razie na czwartej pozycji. Teraz bliżej Rune Holty jest Robert Sawina, ale jest to za duży dystans, aby pokusić się tutaj o jakiś atak. Jeśli Holta nie popełni żadnego błędu, dowiezie bez problemu 3 punkty. A bydgoszczanie w tym wyścigu powinni być zadowoleni z remisu, bo Holta uciekł bardzo szybko i zwycięża w biegu 10. Drugi jest Robert Sawina, trzeci Jacek Krzyżaniak, a czwarty Mateusz Szczepaniak. Mimo że Sebastian Łamek zdolny jest do jazdy w dzisiejszym spotkaniu, cały czas
czas zastępowany jest przez Michała Ciurę, także będzie, tak samo będzie w biegu 11. Michał Ciura za ułamka w kasku żółtym, jego partnerem będzie Grzegorz Walaser w kasku białym. Krystian Klecha jako rezerwa zwykła zastąpi Krzysztofa Buczkowskiego, a w kasku czerwonym pojedzie Andreas Jonsson. 33 do 27 prowadzą goście. Ponownie bydgoszczanie zostali na starcie. Jonsson spycha Ciurę na zewnętrze toru. Prowadzi Grzegorz Walasek. No i teraz powinniśmy oglądać pasjonujący pościg za żużlowcem Włókniarza Częstochowa. Napędza się po zewnętrznej. Andreas Jonsson jedzie bardzo szybko i bardzo szeroko. Ale Grzegorz Walasek nadal prowadzi. No i teraz nabrał prędkości na tej przyczepnej warstwie nawierzchni. Andreas Jonsson zbliżył się do Walaska. Cały czas po szerokiej Grzegorz Walasek nie zostawia jednak miejsca pod bandą. I nadal Jonsson na drugim miejscu. Krystian Klecha na trzecim. Raczej będzie zajmował się utrzymaniem tej trzeciej pozycji. Teraz atak Andreasa Jonssona. Znakomicie. Jaka będzie odpowiedź Grzegorza Walaska? Za szeroko pojechał. Jonsson wykorzystał to Walasek. I znów on na prowadzeniu. Jeszcze raz musi spróbować Andreas Jonsson. Tam jest bardzo przyciepnie, ale o tym wie przecież Grzegorz Walasek. Nie zostawił ponownie miejsca pod bandą. I Jonsson jest drugi. I Grzegorz Walasek. Defekt motocykla. Proszę Państwa, co za pech. Na ostatnich metrach defekt motocykla Grzegorza Walaska i tym samym bydgoszczanie wygrywają podwójnie. Ogromny pech Grzegorza Walaska i całego zespołu z Womrexu. 5 do 1 w wyścigu 11 wygrywają gospodarze. 34-32, tylko dwoma punktami prowadzą goście i wiele zależy od wyścigu 12, w którym pojadą Mateusz Szczepaniak w kasku białym, Ryan Sullivan w żółtym, Robert Sawina w niebieskim i Jacek Krzyżaniak w czerwonym. Jacek Krzyżaniak tylko jeden punkt w dwóch startach. Robert Sawina 5 punktów w trzech wyścigach. No i Ryan Sullivan 5 punktów w trzech wyścigach. I po raz kolejny zostali na starcie bydgoszczanie, ale Robert Sullivan przyciska się do przodu. I Robert Sawina prowadzi. Jacek Krzyżaniak zamknięty przez dwójkę częstochowian. Będzie musiał jechać tam, manewrować między jednym a drugim żużlowcem z Womrexu. Robert Sawina, no bardzo ładnie dzisiaj jedzie ten żużlowiec. Jacek Krzyżaniak blisko Mateusza Szczepaniaka, jeszcze atak nie przyniósł powodzenia. Teraz ponownie próbuje wejść pod łokieć swojemu młodszemu rywalowi. Cały czas Szczepaniak utrzymuje tę trzecią pozycję. Robert Sawina uciekł Ryanowi Sullivanowi. No i jedzie chyba po zwycięstwa. Jacek Krzyżaniak traci dystans do Mateusza Szczepaniaka. Oj, przydałby się jakiś taki manewr, który przyniósłby powodzenie. Wtedy szanse wyrównałyby się w spotkaniu. Jeszcze jeden atak Jacka Krzyżaniaka. Czy da radę? I jest trzeci. Jednak fantastycznie broni się żużlowiec z Womrexu. Kto przyjedzie trzeci? Bo Robert Sawina wygrywa. Drugi Ryan Sullivan i Jacek Krzyżaniak trzeci. Znakomita walka o jeden punkt w wyścigu 12. W zespole Włókniarza z Womrexu jest dwóch żużlowców, którzy do tej pory nie przegrali ani jednego wyścigu. Są to Sławomir Drabik w kasku białym i Rune Holta w kasku żółtym. Oni właśnie pojadą w biegu 13. Michał Robacki w kasku niebieskim i Piotr Protasiewicz w czerwonym. 36 do 36. Michał Robacki, oj, przewrócił się Rune Holta, bardzo zdenerwowany. Za moment poznamy decyzję sędziego, czy był to uślizg, czy któryś z rywali przeszkodził mu w ataku po zewnętrznej. Poczekajmy na decyzję. W czteroosobowym składzie Marek Smyła zarządził powtórkę. Drabik, Holta, Robacki, Protasiewicz, 36 do 36. Zamknięci częstochowianie na prowadzeniu. Michał Robacki teraz, Piotr Protasiewicz przyciska się do przodu. No i czy Michał Robacki, który do tej pory niewiele pokazał na torze bydgoskim, utrzyma tę drugą pozycję? Jest tam już jednak Rune Holta. Cały czas sposobi się do ataku. Jeśli Piotr Protasiewicz poczeka na swojego partnera, no to stworzyliby parę, mówię to już w czasie przeszłym, bo Rune Holta jest na drugiej pozycji. Piotr Protasiewicz teraz chyba się dopiero zorientował, że na drugiej pozycji to nie jest Michał Robacki, tylko właśnie Norweg z polskim paszportem. Sławomir Drabik na czwartej pozycji, to niespodzianka w tym wyścigu.
Piotr Protasiewicz atakowany, zawzięcie przez te dwa okrążenia, przez Runę Holtę. No i Robacki, czy utrzyma trzecią pozycję, bo Sławomir Drabik dzisiaj jest w doskonałej dyspozycji. Zbliża się właśnie do Michała Robackiego. Piotr Protasiewicz przywozi trzy punkty. Drugi jest Runę Holta, kto trzeci? Michał Robacki. Pudlek z Polonia Bydgoszcz wygrywa wyścig 13, 4-2. 40-38 prowadzą bydgoszczanie przed wyścigiem 14, w którym pojadą Ryan Sullivan w kasku żółtym, Grzegorz Walasek w białym, Robert Sawina w czerwonym i Michał Robacki w niebieskim. Dwupunktowa przewaga to dużo, ale z drugiej strony bardzo mało. Sullivan i Walasek obok Drabika i Holty zdobywają dzisiaj punkty dla włókniarza i z pewnością nie oddadzą łatwo biegu 14. Został na starcie Grzegorz Walasek. To już kolejny pech tego żużlowca, a bydgoszczanie prowadzą podwójnie. Robert Sawina i Michał Robacki prowadzą, proszę Państwa, 5-1 z Ryanem Sullivanem. Słabnie nieco Michał Robacki. No to jest ostatnia szansa dla włókniarza, aby odnieść tutaj sukces w dzisiejszym spotkaniu. Ryan Sullivan na trzecim miejscu i proszę Państwa, czy uda się bydgoszczanom dowieść te 5 punktów do mety. Robert Sawina, Michał Robacki na prowadzeniu i szalejący na trzeciej pozycji Ryan Sullivan i okropnie zdenerwowany Grzegorz Walasek zmierzający w tej chwili do parku maszyn. Jeszcze jedno okrążenie, obejrzał się za siebie Robert Sawina. Kontrolnie spojrzał, gdzie jest jego partner z zespołu. Michał Robacki cały czas na drugiej pozycji. Teraz atak Ryana Sullivana po zewnętrznej. Nadal jednak 5-2. Nie odjeżdżać za daleko od krawężnika. Podwójne zwycięstwo pary bydgoskiej. Robert Sawina, 3 punkty. 2 punkty dla Michała Robackiego. 1 punkt przywozi Ryan Sullivan. No i proszę Państwa, zaczęło się bardzo źle, bardzo dramatycznie, a w tej chwili przed 15 wyścigiem 45-39 prowadzi zespół Budleksu Polonii Bydgoszcz, a to oznacza, proszę Państwa, zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Runę Holta, kask żółty, Sławomir Drabik w kasku białym, Piotr Protasiewicz w kasku czerwonym i Andreas Jonsson w kasku niebieskim. Najlepsi żużlowcy dzisiejszego spotkania. I proszę Państwa, Piotr Protasiewicz na prowadzeniu. Włókniarze walczą do końca. Runę Holta na drugiej pozycji. Na trzeciej jest Andreas Jonsson, ale się teraz wszystko pozmieniało. Runę Holta prowadzi dalej bydgoszczanie. Próbuje przycisnąć się do przodu też Sławomir Drabik. Jeszcze walka o pierwszą pozycję między Andreasem Jonssonem i Runę Holtą. Andreas Jonsson na prowadzeniu. Bardzo ciasno się w tym wirażu zrobiło, żeby nie doszło do żadnego upadku. No, musi zwolnić teraz włókniarz, żużlowiec włókniarza, jadący na drugiej pozycji Runę Holta, a prowadzi Andreas Jonsson, który w drugiej części zawodów dogadał się ze swoim sprzętem. No i w tej chwili, proszę Państwa, podwójnie prowadzą bydgoszczanie. Protasiewicz na drugiej pozycji, Runę Holta na trzeciej, Sławomir Drabik na czwartej. No i w takiej kolejności wjadą na metę. 5-1 w wyścigu ostatnim, proszę Państwa. 50-40 wygrywa w drugiej rundzie drużynowych mistrzostw Polski na żużlu zespół Budleksu Polonii Bydgoszcz. Wygrali lepsi, szczerze mi to gratuluję. Jechali do końca, starali się. No, mieli wszystko. Spasowali się w końcówce meczu lepiej. Mieli szczęście i jeżeli to się wszystko do jednego punktu zbiera, to się wygrywa mecz. Chciałbym zadedykować to nasze zwycięstwo Ojcu Świętemu, który na pewno patrzy na nas z góry i cieszy się, bo był jak najbardziej zawsze związany ze sportem.